Bank Spółdzielczy, powiedz, jakie nastroje w drużynie czerwono-czarnych? No, każdy jest nabuzowany, chcemy wygrać, to pokazać bankowi, kto jest silniejszy. Awansowaliśmy do Ekstraligi, to chociaż pokażmy też, że w piłce też jesteśmy dobrzy. Jaki wynik typujesz? No, to jest tak skromnie 3-0, ale na halówce jest inaczej, akcja za akcją się dzieje. No, myślę, że powyżej 10 powinniśmy zdobyć punkty. Bank Spółdzielczy od początku spotkania postawił wam bardzo wysoko poprzeczkę. Powiedz, spodziewaliście się takiego scenariusza? To znaczy, myślę, że dzisiaj nieważny będzie tutaj wynik, ważna będzie zabawa i pomoc właśnie tym dzieciakom, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Myślę, że dzisiaj to tylko jest tutaj w głównej mierze i pierwszy cel. Adrian, ty strzeliłeś gola w pierwszej połowie. Widać, masz snajperski instynkt. No tak, no. Miałem dwie sytuacje, jedną wykorzystałem, drugą nie. No ale tak jak Maciej mówi, że to wynik jest nieważny, ważny jest ten cel, na który gramy. Jakie ustalenia taktyczne na drugą połowę? Ustaleń, strzelać bramki, żebyśmy wygrali. 3, 2, 1, zrób to. Prosimy, dalej. Jasiu, tutaj jest pula. Jasiu. Tak, zadebiutowałeś dzisiaj w barwach startu, co prawda jeszcze nie na torze żużlowym, ale na piłkarskim boisku. Powiedz, jak wrażenia? To było bardzo krótko, bo ja nie jestem wielkim fanem piłki, ale pograłem trochę dla otwarcia i dla kibiców, także symbolicznie, nie? Powiemy, że jest to karykatywny mecz, także trzeba trochę pomagać. Łatwiej jest się ścigać na żużlu czy grać w piłkę? Łatwo jest grać w piłkę, nie? Ale więcej przyjemności daje jazda na żużlu, także jesteśmy fani żużla, albo ja się ścigam na żużlu, także żużel jest nam wszystko. Dziękuję.
Panie prezesie, po bardzo zaciętym meczu Start Gniezno pokonał zespół Banku Spółdzielczego i choć to było spotkanie towarzyskie, to emocji i woli walki nie brakowało. No tak, staramy się poważnie podchodzić do takich wyzwań. Co roku bierzemy udział w turniejach powiatowych w piłkę nożną, tam niestety bez jakichś spektakularnych sukcesów. Bank Spółdzielczy to jest jeden z naszych poważniejszych sponsorów, więc oczywiście nie tylko z tego powodu, że to mecz charytatywny, ale też z tego powodu, że wspólnie z naszym sponsorem przyszło nam grać no, z wielką otwartością i ogromną przyjemnością przyjęliśmy to zaproszenie. No, jak się okazało, nie byliśmy specjalnie gościnni w rewanżu, ale no, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia akcja, nie jest ostatnia okazja do tego, aby wspólnie się bawić w piłkę. Bankowcy i żużlowcy z piłką na co dzień mają niewiele wspólnego, więc myślę, że jak zważywszy na to, nie przynieśliśmy tutaj wstydu i pokazaliśmy momentami chociaż futbol na dostatecznym poziomie. Nie sam mecz był tutaj najważniejszy, ale wsparcie dla Gnieźnieńskiego Domu Dziecka. Proszę powiedzieć, jak zrodził się pomysł, aby właśnie w ten sposób wesprzeć gnieźnieńską placówkę? No, zwrócił się w głowach tak naprawdę bankowców, w głowach zarządu, prezesa Banku Spółdzielczego w Gnieźnie. Oczywiście władze banku nie musiały nas zbyt długo namawiać, bo my jesteśmy bardzo otwarci od początku istnienia na terytu na wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. A jeśli tylko możemy zaredykować jakiekolwiek nasze inicjatywy wspólne charytatywne komukolwiek, kto jest związany z Gnieznem, to tym bardziej ochoczo podejmujemy się tych wyzwań, tych zaproszeń. Cieszę się bardzo, bo z Domem Dziecka w Gnieźnie współpracujemy od dłuższego czasu, od 2 lat. Wspólnie kultywujemy akcję Start na Start, gdzie staramy się ułatwiać start w dorosłość tym pełnoletnim wychowankom tej placówki, więc a dziś graliśmy tutaj po to, aby podopieczni Domu Dziecka mogli korzystać ze sprzętu komputerowego w swojej sali komputerowej. I mam nadzieję, że kwota, jaką się udało zbierać, ona jest chyba ponad 10 tysięcy, z powodzeniem wystarczy na to, żeby ten sprzęt do tej sali zakupić.